Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziewczęta i chłopcy, droga młodzieży naszej diecezji kieleckiej. Piękne kongijskie przysłowie mówi, że dom przyjaciela nie jest nigdy daleko. W styczniowe dni takim domem dla młodzieży naszej diecezji będzie hala targów Kielce, gdzie będziemy przeżywać wspólnie z pasterzami, biskupami Światowe Dni Młodzieży. Światowe Dni Młodzieży to wielkie wyzwanie, a hasło, które nas połączy, to w mocy Bożego Ducha. Duch Święty w Jonie, kędy chce, niesie dar odwagi, męstwa, nadziei, pobożności. Otwierajcie więc Wasze serca, aby rodziły się nowe owoce, rodziły się też marzenia i pragnienia. Ja osobiście będę w Panamie i będę pamiętał o Was, będę się modlił za Was z całą delegacją naszej diecezji kieleckiej. Niech Maryja, która będzie czuwać nad Światowymi Dniami Młodzieży jako służebnica Pańska, również otacza i Was swoją opieką, wyprasza potrzebne łaski. Szczęść Boże, bardzo serdecznie zapraszam.